ministra Grabarczyka czy też premiera Tuska ze swojego expose. Kolej miała być szybka, kolej miała być nowoczesna, dworce kolejowe miały być czyste, nowoczesne i schludne. Jak to wygląda, mogą Państwo się przekonać, odwiedzając chociażby dwa dworce olsztyńskie, Olsztyn Zachodni czy Olsztyn Główny. Dworce te przypominają, ostatnio byłem na Białorusi, byłem w Mińsku, to jest mniej więcej ten sam standard dworców. Jeśli chodzi o połączenia kolejowe, to co powiedziałem, kolej miała być szybka i nowoczesna. Jako przykład najlepiej obrazujący sytuację na polskiej kolei przytoczę połączenie między Warszawą a Ełkiem. To jest odległość około 230 km. Czas, jaki pociąg potrzebuje na pokonanie tej trasy, to jest około 7 godzin. W międzyczasie trzeba jeszcze zaliczyć tak zwaną przesiadkę w Białymstoku. Jak łatwo policzyć, średnia 38 na godzinę, kilometrów na godzinę. Taką średnią osiągały koleje żelazne, niemieckie koleje żelazne w połowie XIX wieku. Kolejnym przykładem, bo Warmia i Mazury aspirują do tego, żeby być turystyczną stolicą Polski. Pan marszałek Protas patronuje projektowi Mazury cud natury, natomiast tak naprawdę za tym nic nie idzie. Żeby te aspiracje miały podstawy, trzeba zapewnić właśnie tą infrastrukturę kolejową, która de facto jest najpopularniejszym środkiem transportu, po to tylko, żeby turyści, którzy chcą spędzić urlop, chcą spędzić wakacje na Warmii i Mazurach, mogli z terenów całej Polski dotrzeć szybko.